Zabieramy się za nasze najciemniejsze miejsce w domu. Mamy to bardzo, bardzo ciemnozielone. Tutaj jeszcze chcę naprawić, bo tutaj jak te drzwi były wprawiane, to ja tego wtedy nie zauważyłem i po prostu na szybko to pomalowaliśmy, a teraz widzę przy mocnym świetle, że nie jest tutaj to ładnie obrobione. Dlatego sobie to teraz wszystko tutaj wyrównam przed położeniem tego ładnego koloru farby, którą mamy kupioną. Zobaczymy, czy jest taka ładna. O, bardzo brudno tu, bardzo brudno tu. No trudno, tak to jest nad drzwiami. Jestem ciekaw, jak wy macie nad drzwiami. Okej, tak to wygląda na ten moment. Jest to najlepsza motywacja, aby zacząć malowanie. I mam wrażenie, że już się zrobiło jaśniej. Zrobiło ci się jaśniej? Tak. Już mogliśmy zostawić te ściany białe. No. Nic nie trzeba było zmieniać. Wiesz jak to jest, no nie cały czas się kombinuje, ale przynajmniej kolejne remonty. Słuchajcie, nadszedł czas. Za oknem już praktycznie ciemno, a ja zabieram się za wymiankę swetrów. Znaczy dużo swetrów zostało mi, bo miałam je na lato, a ani razu nie założyłam, ale stwierdziłam, że może jak będzie chłodniej. Więc teraz wyjmuję wszystko co mam. Pewnie część będzie dostępna na Vinted, bo na pewno jakąś czystkę sobie tutaj zrobię. No i muszę wszystkie sukienki popakować z powrotem do pudełek. Także tym się teraz będę zajmowała, żeby to wszystko sprytnie mi poszło. Bo najgorzej to sobie to rozłożyć na 1000 dni i żeby te pudła tutaj leżały. Także zamysł jest taki, że dzisiaj wszystko skończę, wpakuję do pudełek letnie ubrania i jutro to wyniesiemy, bo już dzisiaj jest ciemno na strychu, więc nie będziemy się tym dzisiaj zajmować, natomiast chcę to mieć skończone, żeby jutro to już poszło tam i żeby o lecie jakby zapomnieć i wejść już mocną stopą w ten okres jesienno-zimowy. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja nie jestem typem, który lubi lato, wolę ten okres chłodniejszy. Lato też ma swoje uroki, jeżeli chodzi o wakacje, natomiast ja jestem jesieniarą z krwi i kości, nie? Zaczynamy. Ale najlepsze, bo jestem taka smutna i jednocześnie szczęśliwa, także mam bardzo mieszane uczucia. Ale na przykład muszę wystawić moją kochaną kurtkę, słuchajcie, z Zary, bo już na mnie jest za duża. Dlatego mówię, że trochę się cieszę, a trochę jest mi smutno, bo schudłam i ona będzie olbrzymia. Idę ją przymierzyć, zobaczę jeszcze jak będzie wyglądać. Tak się nie chcę z tą beżową rozstawać, że... Ewidentnie widać, że jest za duża, także czas na nowe. A to będę wystawiała, tylko to się mi się tu odczepiło. No szkoda. Powiem wam, że szkoda, to jest tak piękna kurtka, jest jak nowa. Tak na nią długo polowałam i teraz trzeba mi ją wystawić. Idę zmierzyć, bo jeszcze mam taką samą czarną i jestem ciekawa, czy w tą czarną będzie ok, czy nie ok. Ja generalnie po ciąży, totalnie nie te spodnie, ale w ciąży, po ciąży ona była rewelacyjna ta kurtka. No a teraz widać, że to jest za duże L-ka, także jakby zmniejszyłam się troszeczkę, ale akurat tej kurtki to mi niesamowicie szkoda, bo to jest taki hitowy model z Zary i ją dostać graniczy z cudem, nie? Także wyprałam, wyczyściłam i... A co fajne, to można ją prać normalnie w pralce i nic się z nią nie dzieje. To futerko się tutaj wszystko fajnie składa. Można je wyczesać i wszystko jest z powrotem ok. I nie trzeba oddawać jakiegoś czyszczenia i tak dalej, gdy się nawet wybrudzi, bo wiecie, jest beżowa, no nie? Więc ja chyba z 2 albo 3 razy prałam i było bez problemu. Wolałabym beżową, ale czarna jest bardziej ok. No, czarna leży o wiele lepiej, bo jest mniejsza, ale w moim przypadku nawet SK byłaby spoko. No nic. Tą sobie chyba zostawię. Jest taki ponadczasowy fason. Czarna będzie ok, a beżową wystawiam.
ubrania ogarnięte. A teraz... Halloween. Co to mam na głowie? Co to? Nietoperze? Powiedz nietoperz. Pies. No, super. O, popatrz. Jest cień? Mama robi cień? O, z nietoperzami, zobacz. Jakie ma oczy ta dynia, co? No, tam się wkłada świeczkę. Oj, lampa. Do twojej dyni. O ja. Miki, chcesz być jak dynia? Nie. Okej. Szanuję to. Co włożyłeś do duszka? Krocka? Ostrożnie, bo on jest szklany, ja ci ufam. Ale musisz być bardzo ostrożny, tak? Oka. Oka, no. I buźkę. A jak robią duchy? Tak. Ale mam dla ciebie plastikowe dynie, że też mama na to wcześniej wpadła. Kochani, popatrz. Cały ten duch? Cały. Popatrz, to będą twoje dynie. Tutaj nie zrobisz sobie krzywdy. Proszę, popatrz, nie masz dyni. Możesz wyjąć ją sam. No. To tą szklaną możesz mi dać? No, daj mamusi tą szklaną dynię, a ten mi się baw. To daj mamie. Dziękuję. A tamte trzy są twoje. O nie! Co, pękło? No, ciułam. My właśnie władowaliśmy się do samochodu i okazało się, że akumulator jest rozładowany. Także Mikołaj zapakowany w foteliku. Mi już się zrobiło ciepło przez to wszystko i całe to ubieranie i będziemy musieli, nie wiem, chcę posiedzieć 15 minut, żeby naładować akumulator, bo muszę jechać i się spóźnimy. A jeszcze chcieliśmy jechać do galerii, bo musimy kupić Mikołajowi buty śniegowce i dzisiaj sobie to zaplanowaliśmy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie i w ogóle, czy gdziekolwiek dotrzemy. Mamy nadzieję, że to jest po prostu akumulator, a nie jakieś inne cuda. Jak nie urok, to zraczka, jak to mówię. Ja nie jechałam samochodem, żeby nie zwalić na kobietę tutaj, w tym związku. Przecież nikt na nikogo nie zwali. Ale gdyby co, to ja nie jechałam. Także musimy z 15 minut poczekać. Najgorsze jest to, że wpakowaliśmy Mikołaja do fotelika i nie wiem, jak mu to wytłumaczyć, że jeszcze nie jedziemy, papa. Bo on już woła z auta, że papa. Dobra, idę go wyciągnąć. No, wychodzimy? Nie. A zobacz, co Aduś tam robi przy autku. Chcesz zobaczyć? Mama cię weźmie na rączki. Autko się nam zepsuło i tatuś musi go naprawić, wiesz? Dlatego teraz wyjdziemy z fotelika i musimy na chwileczkę zaczekać. Tak? Tak. Rozumiesz? Wiem, że wolałbyś już jechać, mamusia też. Chodź, opa. Ale idziemy zobaczyć, co tam się z autkiem stało, co? Jak już mieliśmy być na czas, to auto stwierdziło, o nie! Mama. Studencki kwadrans musi być. Mama, o nie. Idziesz do domu, czy zostajesz tutaj? No zostajemy tutaj, no jak ja go wpakuję do domu, znowu buty rozbierać i wszystko. A to! Wszystko. Przytrzymaj, żeby nie spadło. Nie kopnie nas? Nie. Jednak jest za bardzo rozładowany. Tato. 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 Jednak jest za bardzo rozładowany. Trzeba poczekać na ten zrobienie. Możemy iść do domu. Udało się naładować akumulator, jedziemy i teraz pytanie, czy jak staniemy pod sferą, to ruszymy. Nie, chyba się tutaj naładował. To mam nadzieję. Niemniej, słuchajcie, nie więcej, pogoda zrobiła się niesamowita, także wraca piękna, cudowna jesień, z czego się bardzo cieszę. Jutro w planach jest wygaszenie pieca. A wczoraj było rozpalenie. Tak.
ale już było tak zimno, że nie dało rady ten. W ogóle myśmy mieli najlepszą akcję dzisiaj, ponieważ spaliśmy u Mikołaja na małym łóżku w dwójkę, także w Mikołaja pokoju spaliśmy wszyscy w trójkę. Było świetnie. Mikołaj się rozpłakał, ja idę do pokoju i chwilę później przychodzi Krzyś, trzymając poduszkę z kołdrą na głowie i pyta się, zmieścimy się wszyscy? Jasne, że tak. Że jedziemy i trzymajcie kciuki, żebyśmy udało się nam dopasować Mikołajowi buty. Bo jedziemy do Zakopanego za niedługo, a z racji, że tam już pruszyło śniegiem. Mikołuś, może mama dokończyć? Z racji, że tam pruszyło śniegiem, to chcemy mu kupić już śniegowce. Możesz. Teraz możesz robić zi. Teraz to już nie. Teraz już mu nie. Teraz to już nie. Teraz już będzie cicho. Tak. Tak to jest. O! Zobaczcie, jak Martusię załatwiłem zaraz przed sklepem. Martusia jest kochana, że się nie denerwuje. Ja ci przyniosę bułeczkę. Dziękuję, kochanie. Taki głodny już dzisiaj, że się w pale nie mieści. Jeszcze dzisiaj praktycznie nie wiem, no coś tam przekąszałem, ale bardzo mało jadłem. Jestem słaby już od tego braku jedzenia. A ty, Mikołaj, jak się czujesz? Dobrze się czujesz? No, więc dzisiaj w końcu coś zjem. Mam nadzieję. Jestem taki głodny. Najchętniej to bym zrobił naszą pizzę. Ale niestety nie mamy składników, dopiero musimy po niej jechać, więc dopiero jak kupimy, to będziemy robić naszą pizzę. Teraz na razie musimy się posilić czymś cudzym. To się cieszę, że wszystko dobrze u ciebie, kolego. Jesteś tam? Czekaj, teraz cię próbuję tutaj nakierować na ciebie kamerę. Popatrz w górę. Na góry, Mikołaj, popatrz. Do góry. Nad tobą. O, jesteś? Hello! Auta nie wyłączałem. Czekam, aż się może trochę alternatorem naładuje. Nie wiem właściwie, dlaczego się rozładował. Jedyne, co było zostawione, to wycieraczki, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby na włączonych wycieraczkach rozładował się akumulator, więc może pomału pada najgorzej. Niestety nie mam jakiegoś takiego miernika, żeby to sprawdzić i jakie ma napięcie, żeby wiedzieć, czy on jest już do dupy, czy jeszcze nie jest do dupy, czy jeszcze na nim pojeżdżę, czy będę się wkurzał, gdy gdzieś tam stanę. Co prawda auto nie stało długo, bo wczoraj nim jechałem, tak, do mechanika, czy przedwczoraj? Nie pamiętam. Albo wczoraj, bo przedwczoraj byłem u nim u mechanika. Właśnie, dlatego wydaje mi się, że to dziwne, skoro tylko pojechałem do mechanika, wróciłem i się rozładował. Zazwyczaj się rozładowuje akumulator, jak się długo nim nie jeździ. Albo jeśli zrobicie coś takiego, że odpalicie auto i przejdziecie, nie wiem, 2 metry, wyłączycie, znowu tak zrobicie. Jeśli takie manewry wykonujecie, to też się lubi rozładować, bo nie zdążycie naładować, a dużo energii idzie na odpalenie jakby samego samochodu. Uruchomienie dla niektórych, którzy mają problemy różnego typu. Czy wy słyszycie te dźwięki za mną tej zabawki Mikołaja? Bo ja jestem już tak przyzwyczajony, że praktycznie jej nie słyszę. No, słucham cię. Cześć. Zaraz mała przyjdzie. Jestem już tak przyzwyczajony, że ledwo je, praktycznie ich nie zauważam. Czy nie, czy też tak macie, że te zabawki w końcu tak wam wchodzą w głowę, że przestajecie je słyszeć. O, idzie Martusia, kupiła coś dobrego. Mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi. Hello. Co to masz? Co to masz? Jogurt. Jogurt był w piekarni? No, z łyżeczką. Tak, kochanie, co chcesz? Mam drożdżówkę z czekoladą francuską, z serem i z jabłkiem. A było coś niesłodkiego? Taki paluch. Albo bułka z serem. Nie było żadnych takich pizzerenek, nic z tych rzeczy. Taka. Strasznie dużo ludzi się tam teraz zrobiło, bo chyba wszyscy z pracy wyszli. Aha. I za tobą się taka kolejka zrobiła? Czułam oddech na plecach. Dobrze, to co? Jedziemy. Jedziemy dalej. Jedziemy teraz do sfery, do butów dla Mikołaja. Tak, i potrzebujemy coś na sesję świąteczną. Też jesteś całe brudne. Także wszyscy razem. Mój mąż wziął sobie kurtkę skórzaną, a ja też. Miała w aucie i przez pomyłkę założył ale moją. Ale mojej. No jak to nie? To wziąłeś moją z domu? No, czemu ją dać koło mojej? Dzieci muszę zdjęcie zrobić. O nie! Muszę dość. No raczej. Ty, ale ładnie byś w Ramonesce wyglądał, powiem ci, tylko dopasowany rozmiarowo. Jakie? No.
najważniejsze, co? Dziękuję. Pani przyniosła swoje buciki. Tak. No, tutaj na tej muszce nie masz jeszcze. Jeszcze na tą? Tak, sprawdź. Dobra, idź się przyglądnij do lustra, to masz lustro. Przejdź się. Okej. Okay. No, możesz iść tam do lustra zobaczyć. Zobacz, a teraz są takie. Te pstrykaczki. Założymy jednego takiego, drugiego takiego. Co ty na to? Daj mi tą nóżkę. No, które ci bardziej podobają? Ten. Czy tamte brązowe też nie są złe? Jeszcze musimy przymieszyć resztę bucików.